Najważniejszy z trzech filmów o tym, co zawiera w sobie olej samochodowy. Tutaj akurat widać jakie zanieczyszczenia, ale podejrzewam, że to raczej przy pobieraniu tego oleju mi się udało takie coś do niego dołączyć. Pierwszy film to jest film, który pokazuje ogólnie, co potrafi ten kiepski mikroskop, jakiś punkt odniesienia. Kolejny film to jest o oleju silnika benzynowego, a tutaj olej silnika diesla. Przebieg około 7-8000 km. Jak widać w porównaniu do filmu z olejem z benzyny ten olej jest trochę ciemniejszy, to ewidentnie można zauważyć. Jednak przy powiększeniu, które zapewnia ten mikroskop do 800 razy jedyne, co jestem w stanie tutaj uzyskać to widoczne bąbelki powietrza, które mi się dostały pomiędzy szkiełko podkładkowe a nakrywkowe. Nie widać żadnych drobin, czegoś, co można by ewidentnie wydzielić, że tutaj mamy olej, a tutaj mamy jakąś zawiesinę, jakiś brud z tego oleju. Mocno tutaj skupiłem uwagę na tym włosku, który tam się dołączył, z tego względu, że daje mi to możliwość ustawienia ostrości oraz pokazania, że wokół niego nie widać dosłownie nic. Kolejny raz powiem, jaki jest cel tego filmu. Czyli chciałem sprawdzić, jak drobne zawiesiny zbiera olej. Pierwszy film o tym, że bardzo ciężko jest przefiltrować z rzeczy mechanicznych filtrem jednomikrometrowym, co mnie zdziwiło, myślałem, że po przepuszczeniu brudnego oleju z diesla przez tak drobny filtr. Ewidentnie jakość tego filtru jakość tego oleju się poprawi, będzie pozbawiony takich cząsteczek, które w nim są zawieszone. Wyszło na to, że nie, są drobniejsze. Tutaj pomiary, pomiary nagrany, obraz mikroskopu, taniego mikroskopu USB pokazuje, że faktycznie to, co jest w oleju, to są w ogóle jakieś bardzo, bardzo drobne rzeczy. Czyli to, że widzimy, że olej się robi czarny, to nie to, że w jego, w, jego, że w samym oleju zawisły cząsteczki, które możemy uznać za duże, czy jakieś takie, że możemy, nie wiem, palcami wyczuć, czy w ogóle hmm, że są łatwe do filtracji ewidentnie te cząsteczki są bardzo bardzo drobne, a filtr oleju nabiera tutaj większego znaczenia, ponieważ ma co robić, ma co filtrować i jakby te wszystkie filmy potwierdzają, że powinien być naprawdę przyzwoitej jakości. Ja staram się używać najlepszych jakie mogę i nie są tanie, ale myślę, że jest to warte. I te filmy według mnie to potwierdzają.